Cześć! Dzisiejszy vlog będzie bardzo ciekawy, krótko, szybko i do rzeczy. Dalej będziemy się szlajali po Dominikanie, a dokładnie po miasteczku Las Terenas, ale bardzo chcę Wam pokazać, zrobiłam takie forum, można powiedzieć, wśród ekspatów czy turystów, którzy odwiedzają z Dominikanę i zapytam, jakie tradycyjne potrawy dominikańskie polecają, żeby właśnie osoby odwiedzające ten kraj spróbowały. No i różnego typu dostawałam odpowiedzi, niektórzy troszkę złośliwie mówili, że tak naprawdę nic nie polecają poza piwem prezydente, ale dostałam też dużo, dużo ciekawych odpowiedzi i dzisiaj będziemy próbowali pierwszą potrawę, czyli ceviche. Jeszcze do końca nie wiemy, co to jest. Wiemy, że to jest ryba pokrojona. Jak jest to przygotowane, nie wiemy, ale dowiemy się i spróbujemy, czy naprawdę warto. Także Adam, gotowy? Tak, a mamy węgiel po tym daniu? Mamy węgiel w razie czego, jakby trzeba było się przeczyścić. Także no, środków ostrożności nigdy nie za wiele. Pierwsza klasa, a na pewno widoczek. Z tyłu jest papaja, mango, piña coco. Papaja? Okej, zamówiliśmy dwa mojito. Ale żadne z nich tak naprawdę nie będzie to tradycyjne mojito, czyli nie tylko mięta, lemonka i cukier, ale co Adam bierzesz? Jakie mojito? Ja miał do tego. Adam będzie miał papaję, a ja wzięłam mango. Tutaj też dodają często pod postacią fruit mojito, dodają różnego typu owoce, właśnie tutaj ich te regularne. I na przykład my bardzo polecamy passion fruit, czyli marakuję. Oczywiście już nie pamiętam, jak jest po hiszpańsku te marakuja, ale marakuja jest po polsku i też jest to wspaniałe. Ale dzisiaj się obliżemy, nie ma. A poza tym bierzemy ceviche, czyli pociechaną rybę przepyszną. Surową chyba. Surową prawdopodobnie i jest tutaj możliwość spróbowania ceviche, Thai ceviche z jakimiś tam dodatkowami tych owoców. A wzięliśmy też tradycyjne z ryby, ale wygląda na to, że można też spróbować ceviche z różnego tam typu wyrobów oceanu, czyli jakieś tam ślimaki, kraby. To może następnym razem. Najpierw zobaczymy, czy to nam smakuje. Także bardzo, bardzo głodni. Czekamy. Nasza restauracja jest dosłownie 20 kroków od Fish Market, czyli tego miejsca, gdzie można kupić świeżą rybkę. Dzisiaj jest niedziela, więc jesteśmy dość zaskoczeni, że mimo wszystko świeże rybki są. Zaraz Wam pokażę, co dzisiaj złowili rybacy, bo i tak musimy chwilę poczekać na nasze danie.
właśnie, opinie. Jaka opinia? Nie, moje dobre. Moje dobre, aczkolwiek moje ulubione jest z tymi... jak to się nazywa? Passion fruit z tym. Moje też dobre, ale też wolę zdecydowanie ten. Mam taki paskawek. Z... jak jest ta passion fruit? Ja będę... ziarenka się fajnie wciąga. Dokładnie, wciąga się fajnie ziarenka. A ja mam dobre, poprosiliśmy o małą ilość cukru. Jest ok, ale na pewno czuć fajnie ten. Jak to się nazywa? Nola, coś takiego. Nie chciałam za bardzo się wcinać pani w rozmowę, ale czego nie za bardzo, co nie za bardzo lubię w tym drinku, że to mango jest tak pomielone, a nie jest to takie bardzo smooth i przez te małe rureczki po prostu trudno wypić ten napój cudowny. A tak naprawdę to Adam według naszej według naszych zamiarów to musimy te rurki zabrać ze sobą. Bo my tu nie kupujemy plastiku, nie? I nie śmiecimy. No tak, tak się odgrażaliśmy. Tak się odgrażaliśmy i będziemy się tego trzymać, także każdą rurkę zabieramy ze sobą do Stanów i tam naśmiecimy. Nie, tam to odpowiednio wyrzucimy, prawda? Skoro tak twierdzisz, jeżeli masz ten recycle, bo u mnie nawet nie ma recycle. Tak, mam możliwość. Ameryka. Tak, No. To jest, nie wiemy, które jest które, ale to chyba, no pewnie to jest, nie wiemy. No pewnie, że pewnie to jest Thai, a twoje jest traditional. Jejku. Z awokado i z batatami, tu są bataty. Jak? Dobra, ale taki smak, jakiego nigdy nie miałem jeszcze. Tak? Tak, ni to tatar, ni to rybą nie wali. Ada, możesz troszkę zrobić kulturalniejszy review, niż rybą nie wali. Adam się poprawi i nagramy za chwilę coś mocniejszego. No więc tak, bataty zawsze są smaczne. To jest tak jakby frytka zmieszać z bananem. Pycha, ale nie po to tu jesteśmy. Trochę mi to przypomina śledzie. A ja chciałem powiedzieć, czy nie, to nie daje śledziem. To jest ogólnie chyba surowa ryba, prawda? Albo no jest ryba, taki kwaskowaty posmak, ale bardzo dobry, ale tak jakbym miała to porównać do czegoś, to tak jakby właśnie... Ale nie taki ostry jak śledzie. Nie ostry, tylko bardziej w kwaskowym takim posmaku. Tak, nie ma bardzo z tyłu dobre. Ryby. Jest to podane na zimno i jest takie fajne, świeże, no i myślę, że idealna potrawa na plażę w chłodniejszy dzień, jak ktoś nie chce czegoś ciepłego. A do tego chlebuś, warzywka, mango i awokado. Pycha! Jemy dalej i za chwilę się zamienimy, żebyśmy mogli porównać nasze opinie. Próbuj moje. Prawda? Moje to już zupełnie przypomina śledziki. O, tak. To jest chyba te tajskie. Bardziej, chyba tak. Tak, to jest pomylili zamówienie. Tak. To jest bardziej delikatne. Niestety pomylono zamówienie. Adama jest takie bardziej czuć owoce, ananaska takie bardziej słodkawe, a moje to takie właśnie fajne śledzie, ale takie też no delikatne, nie? Pycha, pyszne. Na pewno to lubimy, nie? I polecamy, pycha. Czyli jakby tu jeszcze była jakaś ośmiornica czy coś, to też by było fajne. Prawda? Tylko w dobrym miejscu raczej, tam gdzie to szybko schodzi i śpiesze. No. Oczywiście. Tutaj 20 metrów stąd oni te ryby wszystkie przywożą z tego oceanu. No właśnie. I za 2 godziny to jest gotowe. No dobra. To się zmienimy, co? Nie, będziemy sobie tak dziubać ze swoich talerzy. Ogólnie nawet
rodowici dominikańczycy tak troszeczkę narzekają, mimo że na pewno mają sentyment do kuchni swojej, wiecie, zawsze jest jakiś sentyment do tego, jak gotuje mama czy tam babcia, ale troszeczkę tak narzekają, że nie ma tutaj za bardzo bogatego wachlarzu przypraw czy czegoś takiego, więc już tajska wersja tego ceviche smakuje lepiej, moim zdaniem, prawda? Zgadzamy się. My się z Adamem ogólnie zawsze zgadzamy, ale po raz kolejny się po prostu zgadzamy. Przepraszam, czy to my się zgadzamy, czy to ja się zgadzam? Adam. No w każdym razie zgadzamy się, na to wychodzi, tak? Ostatecznie nie, bardzo i dobre. Bardzo dobre. Jednak dodać troszkę przypraw robi ogromną różnicę. Czyli thai ceviche jest wspaniałe. Polecamy. Tak, to jest takie proste. Tak. A to jest takie trochę śledziowe. Z papryką, jakieś mango. Nie, to jest tak. Bataty dodane. A tu jest takie bardziej delikatne. Tytułem końca, żeby podsumować ceviche. Zjedliśmy, było bardzo dobre, ale zaraz będziemy głodni. Zjedliśmy nawet dekoracje. Tak. I zdecydowanie uznajemy, że wersja tajska jest lepsza, bardziej takie ma smaczki ciekawe. Będziemy próbowali może zrobić jakiś odcinek, gdzie sami przygotowujemy tego typu potrawę. Chcemy się właśnie dlatego dopytać tutaj tej pani i też później może rybaków, jaka ryba jest do tego najlepsza, także koniecznie oglądajcie te inne vlogi i wtedy możecie sobie takie ceviche sprawić gdziekolwiek jesteście na świecie i zobaczyć, czy warto tu przyjechać. Może warto, może nie. Warto. Jeszcze raz tytułem podsumowania. Jeszcze jedno połączenie. Zmontujemy to tak, że to wszystko będzie miało sens. Dowiedzieliśmy się, jaką rybę używali do tej potrawy i jest to, uwaga, powiedziała nam pani Dorado, ale jest to, uwaga, mahi mahi. I tą rybkę widzimy bardzo często tutaj na naszym targu. Także po prostu następnym razem my ją sobie kupimy, zrobimy to po naszemu w wersji polsko-tajskiej i na pewno będzie jeszcze lepsze i na pewno będzie tego więcej. No, we done. It was excellent. La cuenta. Bo nie kupiliśmy szynki ani boczków. W całym Lastere nas nie znalazł ani kawałka wędliny. Nie wiem co ten człowiek będzie jeść. Jest tu 5 dni, bardzo zeszczuplał już. Nóżki malutkie. Nóżki się stały malutkie. Staramy się bardzo, ale wychodzi na to, że na Dominika nie żrą bekonu. No na to wychodzi. Ja dam radę, ale ten gość jest załamany. To jest nasza kolekcja owoców tropikalnych z Dominikany. Awokado. Nie ma lepszego i większego awokado nigdzie, prawda? Najwspanialsze są. To jest guabana, o którym już... Guanabana. Te akurat są jeszcze niedojrzałe, muszą dojrzeć, także może się skończyć tak, że weźmiemy, spakujemy je Adamowi do walizki, zobaczymy, czy da rady je przemycić. Ta jest dojrzała, więc to już możemy rozkroić i skosztować. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Arbuz,
Jeszcze arbuza też nie próbowaliśmy. To są te nowe owocki, które udało nam się zerwać no, na naszej wycieczce dżungliowej. A tu jeszcze mamy przewspaniałe mango, o proszę, guabana w środku i zaraz to pewnie łyżeczką zjemy. Mięciutkie i pachnie jak melon z takim posmakiem cytrusowym. Wspaniały rakot, nie rakotwórczy, tylko ma działanie antyrakowe. No i oczywiście chinola, która też już jest gotowa, ta jest gotowa. A, łyżeczką. I podobno nie wolno jeść pestek, z tego się robi smoothies, a my zjemy to tak. Ojejku, cudowny zapach i smak, nie? Mhm. Pychockie. Słodkie. Słodko-kwaśne bym powiedziała, nie? I takie miąższ, bardzo, bardzo dobre. Jak kiedyś ktoś będzie w takich krajach właśnie karaibskich, to trzeba spróbować. A potem jeszcze spróbujemy mango i chinole, czyli marakuje. Okej, dzisiaj próbujemy dominikańską kuchnię, ale w wersji tajskiej. To jest bardzo skomplikowane, no ale tak musi być. Ponoć jest to wspaniałe połączenie tych dwóch kuchni. Także bardzo wiele osób na Facebooku polecało właśnie to miejsce. Spróbujemy i zobaczymy, czy tak jest. Adam jest bardzo głodny, ja trochę, damy radę. Idziemy. Tak, tu będziesz papu robił. Głodny? Bardzo. No to idziemy, wbijaj. No to już się najedliśmy. Zamknięte. O, shit. Okej, szybka zmiana planów. Nie będziemy próbowali tajski, tylko Tropic Bowl, czyli jakaś taka kolejna fantastyczna restauracja, którą wszyscy polecają, a na pewno Paweł ją poleca. Dajemy. Zasiadaj do stołu, udawaj, że jesteś zadowolony, udawaj, że taki był plan. Nie ma nic gorszego, jak w tak pięknym karaibskim kraju sztuczne kwiatki ktoś wiesza. Ale może dlatego, że skupiają się na jedzeniu, prawda? No pewnie tak, nie mają czasu na kwiatki, tylko na dobre jedzenie. Dokładnie, także... Okej, zamówiliśmy bardzo fajne potrawy. Już muszę wszystko tu wytłumaczyć. A mango tango to jest pierwsza potrawa, jaką spróbujemy i to jest mango, mango, czyli mango, pineapple, czyli jezu, pineapple, ananas. Czyli ananas, ogórek, tomato, Adam, Jezu, co? Tomato, jak jest tomato, szybko. Pomidor, Jezu, pomidor, ogórek, czerwona cebula, coriander salad, nie mam pojęcia co to jest i to wszystko z grillowanym ryżem i kurczaczkiem, natomiast Adama porcja, którą oczywiście spróbujemy wspólnie, to jest chicken po tajsku i tam, tak, tam będzie sałata, sałata i kapusta, ogórek, marchewki, papryki, gotowane jajko, o Boże, gotowane jajko, jakieś te takie kluski ryżowe, mięta, chili, zielona papryka, zielona cebula. To się później wyedytuje. Jezu, jak to widzisz? Orzechy. Nuts, dokładnie. Orzechy i coriander. Coriander, co to jest, to za chwilę się dowiemy i na pewno będzie napisane. Ale słuchajcie, najlepsze będą greeneczki, a tak naprawdę smoothies. Ja sobie wzięłam passion, czyli coś czyli po hiszpańsku to jest chinola, a po polsku, jak jest passion fruit? Marakuja. Marakuja, gineo, mango i mleczko kokosowe. To będzie mój smoothie. A Adam, co ty wziąłeś? Dragonfly. Ciekawe, jak to przetłumaczysz. No to jest mistrzostwo świata. Pitahaya. Cokolwiek to jest. Pitahaya, cokolwiek to jest, dowiemy się. Ale czekaj, po drugiej stronie. No, pitahaya. Pineapple, czyli ananas, ginger, czyli ginger, za chwilę też się dowiemy, ginger i lemonka, takie smoothies. No i myślę, że moje będzie lepsze już po opisie, ale słuchajcie, tutaj są niesamowite przepisy, ja to nawet
za chwilę tutaj skopiuję, żeby po prostu takie coś kiedyś stworzyć w domu. Fajne, fajne rzeczy. Dobra. Chciałam tylko powiedzieć, że dyrektor od spraw języka polskiego i polszczyzny poprawnej zwrócił mi uwagę, że wszystkie moje wstawki zaczynają się od słowa OK, także bardzo wszystkich serdecznie za to przepraszam i obiecuję się poprawić. Okay. Właśnie dowiedzieliśmy się i już rozgryźliśmy tą zagadkę, co to tak naprawdę jest ten owoc pitahaya. Bardzo łatwo będzie to zapamiętać, tą nazwę. Pitahaya to jest właśnie dragon fruit po angielsku, czyli po polsku będzie jakiś smoczy owoc. Teraz Adam próbuje. Ale to trzeba zamieszać. Najpierw pitahaya. Wygląda jak z buraków, ale orzeźwiający. Bardzo orzeźwiający. I tam jest chyba, a ta jest też orzeźwiający, taki właśnie kwaskowaty. No wspaniałe są te owoce tropikalne. Wspaniałe. Bardzo, bardzo dobre, aczkolwiek inne. No. Super, nie? Dam ci jeszcze troszkę. Słuchajcie, jaka na przykład jest niesamowite smoothie, nazywa się tutaj akurat green i jest tak banan, jabłko, szpinak i mięta. No, coś wspaniałego. Albo na przykład golden C, czyli pewnie dużo witaminy C, jest znowu passion fruit, czyli marakuja, papryka, ananas i ginger. Fajne połączenia, albo jeszcze to, papaj. To jest papaja, ananas, turmeric, czyli kurkuma i mleko orzechowe. Kilka tych takich przepisów tutaj załączę, bo naprawdę warto spróbować. Bardzo, bardzo fajne połączenie. Nawet z warzywami. Z czego się śmiejesz? Tak, nawet mają burak. Buraka mają? Burak, marchewka, pomarańcz i ginger. No właśnie mówię, że bardzo, bardzo fajne połączenie z tymi warzywkami. No można. Dobre, musisz mieć tylko słoiko, górka, rurkę i ten. I blender. I trochę wolnego czasu. Ale ten, co ja piję, to jest tylko sezonowy. No, bo wiesz... Pitahaya nie jest zawsze dostępna. Ale to wtedy można burakiem zastąpić dla kolorystyki. Tak, burak nie będzie. Gracias. No kurde. Ale jest jak pachnie obłęd. Nie waż się tutaj łapać mojego talerza. Tak mi się to podoba. I vice versa, bo zobacz, jakie u mnie smakowite. O Jezu, próbujemy. Zaczynamy, Adaś. Zaczynamy. Fiesta. Nie możemy czekać. Nie, bo wystygnie. No dygen. Zapamiętać bardzo dobrze. Niesamowita sałatka. Jadłam już taką salsę. Tu jest mango, czerwona papryka, ogórek zielony, cebulka zielona i pietruszka. I oczywiście to wszystko jest skroplone limonką świeżą. Ale nigdy nie dodawałam ogórka i trzeba przyznać, że bardzo, bardzo ta salsa jest taka świeża, taka lekka dzięki temu. Bo tak to zawsze jakoś ta cebula. I też ja dawałam zawsze pikantną paprykę, to jest czerwona papryka, jest wszystko w takim słodko, świeże, takie, no bardzo fajne. A twoje jak? No i bardzo dobre. No i dobrze. Zróżnicowane. No. To jest jakiś taki dressing orzechowy. Tak. Fajna sprawa. Słuchajcie, szybkie podsumowanie końcówki naszego wyśmienitego obiadku. Okazało się, że nie mieliśmy wystarczająco kasy. Jakoś tak ostatnio tu coś zapłaciliśmy, tam zapłaciliśmy i w momencie, kiedy dostaliśmy rachunek, okazało się, że nie mamy nawet na połowę rachunku, także a wyszło jak wyszło, musieliśmy Adasia oddelegować sprintem po kasę, no i teraz jesteśmy w tym
w kantorze, żeby sytuację wyrównać. No i będziemy dalej gdzieś tutaj się szwendać i próbować nowych, fajnych potraw. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba, bo naprawdę nam fajnie się go nakrywa. Fajny pomysł i bardzo smaczny. Jedziemy dalej. Na pewno już nie dziś, bo jak na razie jesteśmy dosłownie zmęczeni jedzeniem. A tak w ogóle, to na Dominikanie, zwłaszcza tutaj w okolicach Las Terenas, warto mieć ze sobą korki do uszu i gotówkę, ponieważ bardzo często w restauracjach nie akceptują kart kredytowych i dlatego myśmy skończyli w takiej sytuacji. Bo przecież Adaś, masz karty kredytowe, masz te złote, diamentowe i to wszystko, prawda? No ale akurat nie mogliśmy zapłacić. Biedny chłopak spocony. No, nawet diamenty to nie działały. Nic nie działało, nawet chciał mnie sprzedać, ale nie dało rady. Dobrze, że w miarę blisko. Dwa kilometry biegiem. Jeśli chodzi o podsumowanie naszych doznań smakowych podczas wakacyjnych pobytów na Dominikanie, to stwierdzamy jednoznacznie, że w konkursie na najlepsze jedzonko zdecydowanie wygrywają świeże owoce. To właśnie tutaj przekonaliśmy się, że na przykład papaja, która dojrzewa tak jak natura chciała, na drzewie, a nie w ciężarówce lub w chłodniach, wcale nie ma posmaku mydła. Wycieka z niej natomiast bardzo delikatna słodycz. Wszystkie owoce, nawet te, po które możemy codziennie sięgnąć w sklepie spożywczym w Chicago, są tutaj piękniejsze, mają niepowtarzalny smak i przede wszystkim aromat. Tak, one pachną! Potrawy, które próbowaliśmy w Las Terenas, to połączenia smaków i kuchni właściwie z całego świata. To naprawdę niepowtarzalna mieszanka. Jednym słowem, mniam! Podstawą są oczywiście świeżo złowione ryby lub owoce morza. I po raz kolejny zaznaczam, ich smak potwierdza to, że to co stworzyła natura, jest najwspanialsze, najzdrowsze i smakuje autentycznie. My osobiście namawiamy do stołowania się u lokalnych mieszkańców podczas Waszych i naszych podróży. Po co? Po to, żeby doświadczyć właśnie tego, co dany kraj, miasto, wioska, no i klimat mają do zaoferowania. Sami tak właśnie się żywimy podczas naszych podróży. Tęskni mi za tymi smakami, zapachami, a przede wszystkim za miejscem, w jakim te niepowtarzalne uczty były serwowane. Kochani, mam nadzieję, że narobiłam Wam smaka, że właściwie ślina Wam się leje po brodzie. Zapraszam Was na kolejne vlogi, no i oczywiście do odwiedzenia Dominikany. Pozdrawiam serdecznie i jak zawsze, pa, 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 pa.